tatuś pojechał, a mamusia już na obrotach. Wczoraj wieczorem wrócili z Krakowa. Szczęśliwi, zadowoleni, wypoczęci. Tak. I teraz... od razu do pracy. No kontroluję, jak moje bratki, czy są, żyją, czy nie, ale żyją. Tylko poobrywałam, które były niepotrzebne i teraz biorę się za koszenie. Pierwsze co, jak przyjechała, to w bratki tutaj lukała. No a jak, bo to jest mój żywioł, ja tym żyję. Było bardzo miło i dziękuję pani za miły spędzony czas, za pójście do teatru. Pięknie było i dużo zdrówka życzymy dla pani. Mamusia zadowolona, śmiejemy się, że wypoczęli smoka, widzieli, wysprzątali przy smoku. I no ale hit to był to, jak pierwszego dnia pojechała i mówi, że się nudzi. No, no. Ale jak wróciła, to powiedziała, że jest zmęczona. Coś tutaj nie halo. Ale było miło, było fajnie. Bardzo dużo żeśmy zwiedzili, schodzili. I jak no. Kraków? O, ślicznie. Byliśmy Piękne. Poza Krakowem, jeszcze dalej. Także dużo żeśmy zwiedzili, bardzo wyciągali dużo. Się, gdzie się tylko gdzie dało. Gdzie tylko objechali. Się dało. No i teraz już nie może usiedzieć i do ogródka. No, dziadek pojechał sobie już na łajzy, a ja za koszenie się biorę, bo wszystko pozarastało. Witajcie ponownie z naszego pola. Tatuś pojechał. Motorem siną dal. Mamusia została kosić. A tu jak pięknie praca idzie. Wiesz co, daje. Daje to coś. Tutaj musimy troszeczkę porównać, bo będziemy siać dzisiaj pietruszkę, pasternak i koper. Tutaj niby jest zrobione to wszystko ciągnikiem. Jest... zglebogryzałkowane, skultywatorowane, też było przebronowane, ale teraz nie może tutaj wjechać ciągnikiem, bo z kołami ta ziemia jest miękka. Tutaj, mimo że obeschło, to nadal jest miękko i zrobiłby dosyć duże kolejny i ciężko by nam było później wyrównać. I tak wziął bronkę, będzie przeciągał, a ja tutaj będę zaraz robić tą gwiazdką, wyrównywać, bo będziemy próbować siać siewniczkiem, żeby nie ręcznie, bo to jest dosyć dużo. No i kupiliśmy siewniczek, taki jak ma Krzyś, on kupił pierwszy, wytestował i jak wszystkie błędy popełnił, jakie były możliwe, dopiero myśmy go zakupili. Także będziemy tutaj dzisiaj robić test, ale najpierw musimy to wyrównać wszystko. O ile zdążymy przed tym, co właśnie teraz widzicie. Chmury tutaj idą z każdej strony. Jeszcze jak żeśmy cebulę sadzili, to nawet słońce wyszło. I było dosyć przyjemnie. Pojechaliśmy na kawę. Świeciło pięknie, teraz żeśmy wyjechali. I takie tutaj się nad nami chmury zbierają. Tam w oddali już widać, że leje te smugi między lasem a tymi czarnymi chmurami. No to jest już deszcz, ale on jest jeszcze po niemieckiej stronie, także no może Odra nie przepuści. Ale bierzemy się za robotę. Edziu równa bronką, a ja tutaj będę to nasuwać, co bardziej takie niewyrównane ręcznie. Mam takie radełka. Bardzo fajna sprawa. Zakupiliśmy je z Edziem w tamtym roku i to jest pięciozębowe mini radełka. Ładnie nasuwają ziemię, spulchniają. Jeżeli robi się taki rozstaw rzęda, że to wchodzi w środek, to one tutaj mniej więcej zachodzą jedno na drugie i dosyć ładnie spulchniają. Kupiliśmy też kultywatorek gwiazdkowy. Świetna sprawa do wyrównywania takich właśnie nierównych powierzchni. Trzeba do tego siły, ale naprawdę robi robotę tam, gdzie nie można zrobić ciągnikiem, czy tak jak macie takie małe obszary, małe działki, to ten kultywatorek bardzo dobrze się sprawdza. Tylko co trzeba pilnować do kręcania śrub, bo one się tutaj poluzowują, wtedy jest dosyć duży luz i przy
pracą tym kultywatorkiem, on tak jakby się zapycha, zabija. Także tutaj trzeba pilnować regulacji śrub. Z tamtej strony też zaraz będzie nas suszyć. Idzie z tamtej od Niemca i tutaj gdzieś bokiem nas okrąża. To my będziemy w takim środku. Nie mamy kunia. I za kunia robi mąż. Jak Tomuś w czterech pancernych. No to chodź, Edziu, popracujemy. No i pracujemy. Pracujemy. Mąż stwierdził, że na Tomusia z czterech pancernych by się nie nadawał. Zobaczcie, jaka nas tutaj aura otacza. Te siwe smugi to jest deszcz. Tam deszcz. I tam też deszcz. O, tam. A tutaj my. Śpiewając sobie deszcze niespokojne i dalej nie wiem co. Zrób coś dla muzyki. Przestań śpiewać. Potargały sad, tak to szło. A my na tej wojnie, a my sobie zaśpiewamy, a my na tej roli ładnych kilkadziesiąt lat. Tylko brakuje nam jeszcze tu psa z nami, Ozika. I byłoby dwoje rolni i pies. Otwórz to. Ale pachnie. Zielony, kurczę, pół hektara pola zasiejemy tą pietruszką. Pietruszka korzeniowa Halle Blanche berlińska. Najlepsza pietruszka zawsze. Babcia jak siała z mamą, to właśnie berlińską. Tak to głęboko będzie. No i super, bo to będzie dociśnięte od razu. I tak to sieje. Widzę właśnie. Ale nie będzie źle. Dobrze to idzie nawet. Aha, bo to w tym wrócę. No to ty wrócisz, no. Fajna sprawa. A tyle, kurczę, siałam ręcznie w tamtym roku. Cały tamten ogród posiałam ręcznie i powiem, że zaraz będzie na końcu rządka, no to ile? 15 minut i będziemy mieć posiane. A w tamtym roku ogród siałam tydzień czasu. A dzisiaj praktycznie dzień czasu i nie ma co robić. Jeszcze zdążymy kawę wypić trzy razy. Pietruszka, jak i każde warzywo, lubi zmianowanie, lubi nową ziemię. Tutaj ziemia jest spoczynkowana. Dwa lata ten akurat nie tutaj kawałek nic nie robił, szły tylko poplony. Jesienią tutaj Edzio dał obornik, także ziemia jest bardzo dobra. Jest dużo dżdżownic, które dodatkowo robią humus. Także no, liczę, że tutaj będzie ładnie się rodziło. Zresztą, tak jak zawsze mówię, nieważne jak ważne, żeby tyle się urodziło, żeby rodzinę wykarmiło. I to jest najważniejsze. To cieszy. Nie ma się co nastawiać z góry na nie wiadomo jakie plony, żeby jak najwięcej z tej ziemi wyciągnąć. Trzeba się cieszyć z tego, co ona da. Nawet jeżeli plony będą poniżej naszych oczekiwań, a wykarmi nas, to jest powód do ogromnej radości. No i tutaj teraz zobaczcie, jak to idzie. Tutaj wysypują się nasionka, ta miotełka tak jakby zagarnia, a kółko dociska.
Nasionka też ważne jest, aby wysiewać gęściej, nie pojedynczo. Jeżeli chodzi o marchew, pietruszkę, one muszą być wysiane gęściej, z tego względu, że wtedy między nasionkami zachodzi reakcja. One się tak jakby wspierają, motywują się i wtedy są bardzo ładne wschody. Jeżeli nasionko właśnie warzyw korzeniowych jest posiane rzadko, co niektórzy właśnie mówią, że trzeba siać rzadziej, bo szkoda nasionek, wtedy takie nasionko wschodzi zdecydowanie słabiej, gorzej i jest ono słabsze. Buraczki, marchewka, pietruszka muszą być posiane gęściej i potem przerywane. One właśnie to lubią, tą taką konkurencję, współzależność od siebie. A tutaj wygląda to w ten sposób, że idą takie szczotki, tak jakby wymiatają te nasionka i one tutaj lecą do tego koszyczka. O, widzicie? Są dziurki na tej tarczy odpowiadające wielkości nasionka i tutaj później leci już do ziemi. I co ziemi teraz damy? Będzie pięknie rozkwitać, a potem wyda nam plon. No i ostatni rządek posiany. Jeszcze pietruszki byśmy trochę posiali, bo teraz wysialiśmy pasternak, ale no nie mamy już więcej pola urobionego. Tutaj jest jeszcze mokro, tam jeszcze mokro. No i może w sobotę przyjedzie spróbować tutaj jeszcze oborać i tam. No to byśmy jeszcze posiali ze 4-5 rzędów pietruszki i marchewkę bym chciała posiać, koperek. No i może jeszcze rzodkiewkę, ale to już zobaczę, ile pola tutaj urobi. Fajna sprawa ten siewnik jest, powiem Wam. Szybciutko, bez bólu pleców tutaj poszło. Największym problemem to było przygotowanie tego pola pod te warzywa, urobić, wyrównać, bo jednak jest mokro. Jak jest sucho, no to zrobi talerzówką, przeleci bronką i jest idealnie. A tutaj jednak są grudy, bo jest bardzo mokra ziemia. Ona jest bardzo dobrze wynawożona, co też poprawia strukturę kleistości tej gleby. No i trzeba było się narobić, aż mi pęcherzyki wyskoczyły. Będą mnie teraz ręce boleć, no ale ja to już mam tak, takie mam królewskie dłonie. Mąż śmieje. Jeszcze dobrze się nie złapię za widły i to od dziecka tak mam, że przecież no pracuje się widłami, pracuje się haczką, a jeszcze się dobrze nie złapię, już mam bąble. On się ze mnie cały czas śmieje. Królewskie rączki. Tylko jakoś kurczę herbu jeszcze do dzisiaj nie znalazłam na to potwierdzenie moich królewskich dłoni. Na dzisiaj koniec pracy. To koniec, tak. Sprzęt zabieramy, mąż ciągnie bronkę, jak Tomuś. Bronki nie ma, jest bronka. Była bronka, to bym pociągnął. Jest renia i musi ci to wystarczyć. No i jedziemy do domu. Cieszę się, bardzo się cieszę, bo udało się zasiać już pietruszkę. Na niej mi naprawdę bardzo zależało, bo ona już powinna wschodzić, a ona dopiero dzisiaj weszła do ziemi. No ale coś tam z tego będzie. Mam nadzieję, że pięknie teraz wzejdzie, bo wilgoć jest.
jest chłodno, więc ona nie będzie ta ziemia wysychać, nasionko będzie piło, będzie pęczniało, no i jak przyjdzie za tydzień już ciepło, to tej wilgoci tutaj jeszcze w tej ziemi jest bardzo dużo, wystarczy jej do wschodów i powinna wzejść ładnie. A co będzie? No to zobaczymy, będzie co Bóg da i to co ziemia da. I z tym się pogodzimy i będziemy się cieszyć z tego, co nam urośnie. A na dzień dzisiejszy zbieramy się, my żeśmy pomarzli tutaj też na tym polu, mimo że jak się człowiek rusza, to jest ciepło, ale tylko się stanie, od razu jest zimno, bo dzisiaj jest tylko kilka stopni, także zimno, zimno. Trzymajcie się, kochani, życzę Wam uśmiechu, zadowolenia naprawdę z takich najmniejszych rzeczy, bo one dają dużo radości. Nieważna jest ilość, ważne jest, żeby było, ważna jest jakość. Do następnego.